Jest. Dzień dobry, witam Państwa. Oczywiście będzie to przegląd sztuki XX wieku w kontekście filmowych kadrów Andrzeja Wajdy. Więc pozwoliłam sobie nadać tytuł wykładu, właśnie takie punkty odniesienia. Te odniesienia odnalazłam w filmach, w kadrach Andrzeja Wajdy. I tak jak Państwo zobaczą, nie będą to raczej dosłowne cytaty. Tych dosłownych cytatów przede wszystkim, te dosłowne cytaty przede wszystkim odnaleźliśmy w malarstwie XIX wieku. Natomiast w sztuce XX wieku, o czym będzie, tak jak zresztą przed chwilą pan Andrzej Wajda opowiadał, pewien sposób patrzenia, pewne elementy budowania kadru, które pomagają nam lepiej przeżyć bądź scenę, bądź właśnie obraz, który posługuje się takimi środkami formalnymi. Więc sztuka filmowa Andrzeja Wajdy będzie takim punktem odniesienia do omówienia wybranych zagadnień sztuki XX wieku. I wybrałam kilka takich zagadnień, kilka takich tropów. Pierwszy z nich to będzie sposób ekspresjonistyczny sposób budowania sztuki, budowania kadrów i budowania wszelkich przedstawień. Więc odniosę się tutaj przede wszystkim do ugrupowania poznańskiego Bunt, którego zresztą dzieło widzą Państwo na pierwszym slajdzie. Oprócz tego chciałabym zwrócić uwagę na sztukę ludową, na różnorodne inspiracje sztuką ludową, które w sztuce XX wieku były bardzo żywe. One funkcjonowały oczywiście znacznie wcześniej. Na wykładzie o malarstwie XIX wieku mówiłam chociażby o Wyspiańskim, o Malczewskim, również sztuce Gierymskiego, Tettmayera, Aksentowicza. Ta sztuka ludowa pojawia się w różnych kontekstach. Ona będzie niezmiernie żywa również w sztuce XX wieku. Będzie pełnić nieco inną funkcję. Kolejne zagadnienie, któremu chciałabym się pokrótce przyjrzeć, ono było dzisiaj również na spotkaniu wywołane, czyli dwóch artystów, o których pan Andrzej Wajda zrobił filmy. Czyli z jednej strony Ksawery Dunikowski, a z drugiej strony właśnie Władysław Strzemiński na film o tym artyście. Czekamy na premierę o tym filmie. I jeszcze jedno zagadnienie, obrazy z nurtu metafizycznego. Obrazy fantastyczne, łączone z surrealizmem, ale niekoniecznie. I takie kształtowanie, budowanie obrazów, zarówno w filmach, jak i w sztukach plastycznych, które pomaga nam, jakby przestawiając rzeczywistość, poruszyć nieco inne struny, nieco inne odczucia, nieco inną wrażliwość niż zwykły realizm. Więc sztuka XX wieku, ale tak de facto o tych kierunkach nowoczesnych możemy mówić od około 1910 roku. Wcześniej jest to cały czas trwanie tradycji młodopolskich, prawda? Tak zresztą jak Państwo się uczą, Młoda Polska w sztuce, prawda, to jest do około 1910. Natomiast te nowoczesne, awangardowe tendencje pojawiają się około 1910, ale z powodu wybuchu I wojny światowej niestety rozwój nowoczesnego spojrzenia na sztukę zostaje przyhamowany i nawrót tych tendencji obserwujemy po 1918 roku. I z takich podstawowych rzeczy, o których trzeba pamiętać, to jest przede wszystkim potrzeba artystów uwolnienia sztuki od treści pozaartystycznych, od tego, czego mieliśmy tak dużo w sztuce XIX wieku, czyli historii, symboliki, alegorii. Te hasła sztuki dla sztuki pojawiały się wcześniej, ale teraz one są szczególnie istotne. Artyści chcą skupić się na formie przedstawienia, na formie, na elementach właśnie tych dotyczących budowania obrazu, a nie przekazywania treści. Prawda? To oko, o którym pan Andrzej przed chwilą mówił, prawda? W tym momencie wyzwolenia staje się to niezwykle ważne. I wiele, i ruchy nawet,
nazywają się, przyjmują takie określenia jak formiści na przykład, czy ekspresjoniści, które bezpośrednio nawiązują do formy artystycznej, a nie do przekazywanych treści. Więc kilka kadrów filmowych, żeby zwrócić Państwu uwagę, że za chwilę odniosę te kadry do sztuki. Tak, chciałam tylko jakby zasygnalizować pewne rzeczy z filmów. Kontrast czerni i bieli. Specyficzne ujęcia głównego bohatera, który gdzieś jest samotny w jakichś dynamicznych ruchach, pozach. Tak, widzimy jego duże zaangażowanie psychiczne w tym, co się dzieje w tym wypadku na ekranie. Często pojawiają się takie poszarpane formy, dynamiczne, diagonalne linie, które budują kadry. I te kilka kadrów za chwilę odniesiemy do sztuki, która pojawiała się w XX wieku, do poznańskiego ugrupowania wzorującego się, nawiązującego do ekspresjonistów niemieckich, czyli do poznańskiej grupy Bund, która działała bardzo krótko, ale ich artystyczne wizje, artystyczne formy są niezwykle żywe i jakby długotrwałe. Więc tutaj mają Państwo wymienionych kilku artystów, którzy z tą grupą byli związani, ale prawda, przede wszystkim najważniejsi to myślę, że są Kubiccy, Stanisław Kubicki. Ich nazwiska się zresztą jeszcze za chwilę pojawią. I to hasło, które tutaj się pojawia, prawda? Precz sztuką dla sztuki. Ja przed chwilą powiedziałam, że ta sztuka jest ważna, ale tutaj dodatkowo, oprócz tego, dochodzi zaangażowanie w sprawy człowieka. Dochodzi takie zwrócenie uwagi na współczesność, na to, czym żyje człowiek XX wieku i wykorzystywanie do tego form graficznych. Ci artyści przede wszystkim pracowali w technice drzeworytu, linorytu, więc wykorzystywali kontrasty czerni i bieli. Popatrzmy jeszcze na te dzieła. Artyści wykorzystują tematykę biblijną i przekształcają ją, nadając jej nowoczesne, współczesne treści. Tak jak chociażby w tej pracy zatytułowanej Wieża Babel, ale o takiej niezwykle ekspresjonistycznej formie, zbudowanej na tych poszarpanych formach, ostro zakończonych, na tych kontrastach, całkowita płaskość. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj artyści oderwali się od naśladowania rzeczywistości, budują kształty, przekształcając tą rzeczywistość. Tutaj ona funkcjonuje, ale jest jedynie zasugerowana. I kolejne elementy, te poszarpane formy, obraz zbudowany na podstawie dynamicznych, nakładających się na siebie diagonalnych linii. Często w tych pracach dopatrujemy się właśnie różnych takich zaangażowanych form, zaangażowania politycznego, ale też proszę zwrócić uwagę na sposób przedstawiania człowieka. Portret, grafiki portretowe, ale również ten styl jest bardzo ściśle określony, jakby jednoznaczny. Myślę, że nie będą Państwo mieli w ogóle problemów z rozpoznaniem tej grupy. Więc ta figuratywność cały czas pozostaje. Ona nam nie znika z obrazów, jest przekształcana. Artyści starają się, aby maksymalnie te ujęcia były dramatyczne, aby cała forma, wszystkie środki formalne służyły do budowania ekspresji, czyli wyrażania niezwykle silnego natężenia emocjonalnego. I tutaj jeszcze ta praca. No i tak w skrócie podsumowanie tego, kilka takich najważniejszych haseł. Radykalizm, nurty dwudziestowieczne związane są z manifestami programowymi. Nie jest to tak jak wcześniej, że artyści po prostu tworzą sztukę. Kierunki XX wieku, artyści związani z poszczególnymi kierunkami, tworzą manifesty, tworzą swoje ideowe opisy tego, jaka sztuka ma być i jaką ona ma pełnić funkcję. To też jest cecha w ogóle kierunków sztuki, kierunków XX wieku. Motywy religijne, które są uwspółcześniane, przekształcane.
ten dramat ludzkiego życia. On najczęściej się pojawia w tematyce tych dzieł i niezależnie, czy to będzie portret, czy to będzie właśnie jakaś scena o tytule religijnym, to widzimy ten niezwykły dramatyzm. Jeżeli chodzi o formę, płaskość, dynamiczne kontrasty czerni i bieli, właściwie ograniczenie kolorystyki wyłącznie do tych dwóch kolorów, poszarpane formy, widoczne kontury, diagonalne linie, na których zbudowana jest cała kompozycja, geometryzacja, no i ta figuratywność, która zawsze pojawia się. Jakby oni nie zdecydowali się odejść od rzeczywistości na rzecz sztuki abstrakcyjnej. I teraz kilka takich zestawień. Myślę, że to jakby pokażę Państwu, nie chodzi mi tutaj absolutnie o bezpośrednie cytaty, tylko o pewien sposób budowania kadrów, posługując się właśnie takimi ekspresjonistycznymi formami wypracowanymi około 1920 roku, które funkcjonuje w sztuce oczywiście nie tylko Andrzeja Wajdy. To są takie formy, do których nawiązuje bardzo wielu twórców filmowych, teatralnych. Tutaj te diagonalne linie, które jakby i ta samotna postać gdzieś zatrzymana w dynamicznej pozie. Czy ten kadr, który z gestem krzyku, prawda, bardzo rzadko jest i w sztukach plastycznych, ale i w sztukach filmowych ukazywana postać właśnie krzycząca, z otwartymi ustami. Na pewno doskonale Państwo pamiętają ten słynny obraz Edwarda Munka, Krzyk. Prawda? To jest kwintesencja ekspresjonizmu w sztuce. I to jakby cały czas wraca. Kolejne zagadnienie, na które chciałabym Państwu zwrócić uwagę, to jest sztuka ludowa. I Andrzej Wajda jakby przez całe życie miał związki ze sztuką ludową. I to związki bardzo różne. Bo tutaj widzą Państwo jego rysunki dokumentacyjne z czasów studiów, jeszcze ze studiów w Szkole Sztuk Plastycznych w Krakowie, gdzie podczas jeździł po terenach Podhala, dokumentując różne etnograficzne rzeczy, między innymi różne elementy związane z kowalstwem. Tutaj pan Andrzej wspominał o tym, że był kowalem i podczas wojny, i jakby później, już ucząc się na Akademii Sztuk Pięknych, zarabiał w ten sposób, wykonując dokumentację różnych elementów związanych z kulturą ludową, ale to nie jest jedyna inspiracja, jedyny taki związek ze sztuką ludową, który odnalazłam. Również filmy dotyczące sztuki ludowej. Ten film można zobaczyć w internecie, dotyczący ceramiki Jurzeckiej, pokazujący proces ludowych wytwórców ludowych garnków właśnie w Iłży, gdzie jest tutaj też znalazłam w wywiadzie, że pan Andrzej wspomina, że ten komentarz oczywiście został spreparowany, aby miał odpowiedni wydźwięk, więc później pojawiają się zakłady, które jakby wykorzystują twórczość artystów ludowych, ale ja tutaj chciałam Państwu zasugerować tylko, że tego typu zainteresowania w twórczości Andrzeja Wajdy możemy odnaleźć na różnych polach. Więc tutaj była taka wczesna etiuda dotycząca ceramiki Jurzeckiej, a drugi film dotyczący również sztuki ludowej powstał w 1978 roku. Zatytułowany był Zaproszenie do wnętrza. Niestety nie mam z niego kadrów,
Ale jeszcze jakby rozwijając ten wątek Andrzeja Wajdy i sztuki ludowej, między innymi w 1956 roku opublikował artykuł dotyczący ekranów fotograficznych i rekwizytów. Tutaj jedna z pań zapytała o fotografię, więc jest ten artykuł opublikowany w Polskiej Sztuce Ludowej, mówiący o tego typu, o tym, jak prezentuje to gust ówczesnego społeczeństwa. No tutaj też znalazłam jeszcze taki kadr i to chyba jest właśnie z zeszłego roku, z tej wystawy Andrzej Wajda, to lubię. A może, przepraszam, może troszkę wcześniejszy. Ale jeszcze, to jest rysunki Andrzeja Wajdy do kostiumów z wesela i połączone z kadrami z wesela, więc takie zestawienie też chciałam Państwu zasugerować, aby było to potwierdzeniem, że pokazywanie sztuki XX wieku i pewnych ludowych nawiązań jest w tym wypadku uzasadnione. No i właśnie ta inspiracja sztuką ludową, ludowością, wsią w sztuce XIX wieku funkcjonowała na bardzo różnych polach. Mamy tutaj, widzą Państwo, portrety dwóch żon artystów, żony Stanisława Wyspiańskiego i żony Włodzimierza Tettmajera i ich portrety, które oni namalowali. Ale oczywiście tę wieś zobaczymy w twórczości Józefa Chełmońskiego. Tutaj znowu Włodzimierz Tettmajer. Tutaj widzą Państwo Teodora Aksentowicza, obraz Kołomyjka. Aleksander Gierymski, Trumna chłopska i kadr, który pojawia się również w Weselu. Czy Jacek Malczewski, Stanisław Witkiewicz i naprawdę wielu, wielu innych, którzy w XIX wieku i na początku XX tą ludowość, tą wieś, te tematyki, tą tematykę folkloru wykorzystywali. Natomiast temat ten rzeczywiście był niezwykle inspirujący również dla artystów XX wieku i kolejne grupy artystyczne wykorzystywały ludowość na różny sposób, oczywiście interpretowaną i przetwarzaną, do tego, aby stworzyć styl narodowy. Po odzyskaniu niepodległości rzeczywiście było to główne zagadnienie, główny problem artystyczny, który funkcjonował wśród artystów z różnych środowisk, wywodzących się z różnych szkół artystycznych i z różnych zaborów. Wszyscy oni poszukiwali czegoś, co byłoby wspólne. Z jednej strony mamy historię, ale ci artyści na tym nie chcą się skupić. Historia to był XIX wiek, to było malarstwo treściowe. Oni szukają w formie elementów, które mogłyby spoić ludność nowego państwa i mogłyby być podstawą do stworzenia sztuki narodowej. To rzeczywiście było wówczas niezwykle ważne. Tutaj widzą Państwo nazwiska artystów związanych i w tym okresie powstawały kolejne ugrupowania artystyczne. Oczywiście było ich bardzo wiele. Ja o wszystkich nie będę mówić absolutnie, ale chciałam Państwu zwrócić uwagę. W 1917 powstała grupa Ekspresjoniści Polscy. O ekspresjonizmie już chwilkę mówiłam, ale oni bardzo szybko zmienili swoją nazwę na formistów, aby jedynie nie ograniczać się do tego nurtu ekspresjonistycznego, ponieważ w ich inspiracjach artystycznych był nie tylko ekspresjonizm, był również kubizm, futuryzm, ten właśnie ekspresjonizm, ale przede wszystkim była sztuka ludowa. I tutaj widzą Państwo pracę Tytusa Czyżewskiego i proszę zwrócić uwagę, jak bardzo różnią się one od tej twórczości XIX-wiecznej, która nawiązywała do wsi i ukazywała tą wieś. W XIX wieku ta wieś po prostu była ukazywana w realistyczny sposób. Natomiast tutaj co artyści robią? Przede wszystkim próbują uchwycić formę tej sztuki, czyli pewien prymitywizm, płaszczyznowość, wzorowanie się na sztuce naiwnej, na sztuce malarstwa na szkle, czy właśnie jakichś takich ludowych drzeworytach, czy ludowych obrazkach, uproszczenie form. Proszę zwrócić uwagę, że tło właściwie jest już abstrakcyjne. Jedynie te formy na pierwszym planie
przypominają nam, sugerują nam te formy realistyczne, ale te wpływy kubizmu, wpływy ekspresjonizmu rzeczywiście tutaj możemy zobaczyć. Jest całkowita rezygnacja z iluzji głębi. Widzieliśmy to już również u ekspresjonistów, natomiast tutaj dodatkowo taki symultanizm w budowaniu tego tła, geometryzacja, to wszystko prezentuje nam tendencję do stworzenia stylu narodowego, stylu, który będzie oparty na sztuce ludowej. Przepraszam. I tutaj widzą Państwo obraz, który znajduje się w galerii. Właśnie ten Tytus Czyżewski i akt z kotem. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele tu jest różnych nawiązań, bo z jednej strony mamy nawiązanie do tradycyjnego aktu, tematu, który od wieków jest głównym tematem sztuki, ale proszę zwrócić uwagę, co tutaj się dzieje. Pewien naiwno-liryczny rysunek, ciało obwiedzione grubym konturem, ale mamy do czynienia z bardzo świadomym, prymitywnym rysunkiem, abstrakcyjnymi podziałami tła. Wszystko się geometryzuje, upraszcza i daje wrażenie takiej niezwykłej surowości, warsztatowości, wręcz wrażenie nieporadności zamierzonej. I kolejny artysta związany z grupą formistów, który tą ludowość wykorzystuje w bardzo konkretny sposób, nazywany jest w ogóle ojcem polskiego drzeworytu, to jest Władysław Skoczylas. Związany z formistami, a później z kolejnym ugrupowaniem, dla którego ta sztuka ludowa była niezwykle ważna, czyli z ugrupowaniem Rytm. I proszę popatrzeć na to, jak on buduje swoje dzieła. Przede wszystkim temat, który wybiera, to są górale. Heroizacja tego motywu, górale jako symbol walki o wolność, jako przykład piękna życia, piękna w zgodzie z naturą, zbliżenia do tej natury i właśnie taka niezwykła heroizacja tych postaci. A jeżeli chodzi o formę, regularne kreskowanie, proszę zwrócić uwagę, jak budowana jest cały obraz, oparty na tych regularnych grzebieniach, właśnie mówi się o takich grzebieniach Skoczylasa, które tutaj widzimy. Płaskość, właściwie ten modelunek światłocieniowy nie funkcjonuje, jedynie gdzieś te obłe formy zaznaczane są przy pomocy tego regularnego kreskowania. Syntetyczna, uproszczona forma, prostota przedstawień i często już pojawiające się bardzo uproszczone, zgeometryzowane tło. Więc artysta, który tą ludowość próbuje przetworzyć na sztukę graficzną, na sztukę drzeworytniczą. Podobnie widzieliśmy to w grupie Bunt, ale tutaj głównym źródłem inspiracji jest sztuka ludowa i forma ludowa. Prawda? Tutaj nie chodzi o ukazywanie tylko i wyłącznie tematu związanego z wsią, ale przede wszystkim o zrozumienie formy sztuki ludowej, tej prostoty, surowości, pominięcia pewnych detali i budowania na tej podstawie nowego stylu. Często również w jego twórczości pojawia się tematyka religijna, wzorowana na takich ludowych po prostu obrazkach. Więc kolejne ugrupowanie, mówiliśmy o formistach. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że te ugrupowania, które funkcjonują w sztuce polskiej pierwszej połowy XX wieku, one właściwie przenikają się. To jest bardzo często tak, że Władysław Skoczylas związany był z formistami, ale związał się również z rytmistami, kolejnym ugrupowaniem, dla którego stworzenie narodowego stylu było podstawowym wyzwaniem. I o ile formiści pozwalali sobie na eksperymenty, to tutaj rytmiści wyraźnie odwoływali się do ludowości, to jest cecha wspólna, ale z drugiej strony do pewnych klasycznych tematów, sposobów. Tutaj nie było za dużo miejsca na eksperyment. Chodziło o to, aby te ich propozycje były
w obrębie sztuki wzorowanej na takich elementach klasycznych, uporządkowaniu pewnym porządku i właśnie rytmie, co zresztą mają w nazwie. I najważniejszą artystką, związaną z jednej strony ze sztuką ludową, a z drugiej strony z tym ugrupowaniem rytm, była Zofia Stryjeńska. O tej artystce rzeczywiście teraz jest bardzo głośno ze względu na wydaną niedawno książkę prezentującą jej sztukę, ale również jej życie osobiste. Ale była to artystka, która w dwudziestoleciu międzywojennym osiągnęła niebywałą pozycję. Była nazywana największym polskim artystą. Tutaj celowo to napisałam, nie artystką, tylko właśnie artystą, księżniczką polskiego malarstwa. Artystką, która zdobyła znacznie więcej nagród niż wszyscy inni artyści polscy wówczas żyjący, ale jednocześnie jej sztuka bardzo szybko popadła w zapomnienie, w uproszczenie, stała się, ona zresztą sama zaczęła powielać swoje artystyczne pomysły. Zofia Stryjeńska była też powodem wielu skandali ze względu na swoją bezkompromisowość i na swoje pomysły na życie. Przede wszystkim jednym już z takich pomysłów było to, że chciała zostać artystą i chciała odebrać profesjonalne, akademickie wykształcenie. Proszę Państwa, na tym zdjęciu są dwie kobiety. Jedna to jest modelka, a druga to jest Zofia Stryjeńska w przebraniu swojego brata i z jego dokumentami, która postanowiła jako chłopak wyjechać do Monachium i tam studiować. No pewnie przez kilka miesięcy nikt się nie poznał, ale później było to jakby oczywiste, że jest dziewczyną i ona wyjechała z Monachium, ale no to zdjęcie jest dosyć specyficzne. Proszę zwrócić uwagę właśnie jak patrzą kobiety na tym zdjęciu, nie uśmiechają się, mają spuszczone głowy, prawda, obie są jakby w niezbyt komfortowej sytuacji na tym zdjęciu. Ale to też jakby pokazuje już w tym momencie determinację Zofii Stryjeńskiej do tego, aby być wyjątkowym artystą. Jej sztuka bardzo szybko została określona i jej styl jest bardzo łatwo rozpoznawalny. Tematyka jej prac to są sceny religijne, a z drugiej strony właśnie sceny prezentujące obrzędy ludowe, życie na wsi, ale wszystkie te prace są niezwykle barwne, niezwykle kolorowe, dynamiczne. To zresztą za chwilę zobaczymy. Tutaj widzą Państwo scenę spotkanie z synem, spotkanie zmartwychwstałego Chrystusa i ubranie tego w taki niezwykle barwny, kolorowy, ludowy kostium stało się cechą charakterystyczną Zofii Stryjeńskiej. To też nabiera oczywiście symboliki odrodzenia Polski. Zmartwychwstanie Chrystusa jest interpretowane jako zmartwychwstanie oczywiście kraju, zmartwychwstanie Polski, więc dodatkowo jeszcze ta biało-czerwona szata u Chrystusa tutaj widoczna. W 1925 roku Zofia Stryjeńska została zaproszona do dekoracji polskiego pawilonu na wystawie sztuki dekoracyjnej w Paryżu. Wykonała tam bardzo wiele dzieł, bo przede wszystkim takie dekoracyjne obrazy, które widzą Państwo na ścianach, ale również plakat, zabawki i tkaniny. I we wszystkich tych działach dostała Grand Prix, czyli cztery główne, najważniejsze nagrody przypadły właśnie Zofii Stryjeńskiej. Inni artyści, którzy wówczas wystawiali, również zostali docenieni, ale rzeczywiście ona wróciła jako osoba, której propozycja artystyczna została uznana na całym świecie. A jaka była jej propozycja artystyczna? Proszę popatrzeć, to są fragmenty z tych dekoracyjnych pano z 1925 roku. Ludowość, ale czy to jest polska ludowość? Czy to jest sztuka ludowa taką, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni? Czy ktokolwiek z Państwa widział na wsi, kojarzy postaci w takich nakryciach głowy, w takich butach z jakimiś dziwnymi sznurowadłami? Czy w Polsce krowy mają podwójne wymiona?
Proszę popatrzeć tutaj na ten dowcip z Zofii Stryjeńskiej, ukazywania życia wsi. Więc absolutnie nie jest to realistyczna wizja. Ona nie jest etnografką i nie do tego dąży. Ona buduje swój własny, fantastyczny świat, w którym widzimy niezwykłą wyobraźnię w budowaniu scen wiejskich. Duże płaszczyzny barwnych, kontrastowych kolorów zestawianych ze sobą, pewna umowność przedstawienia, bo trudno nam jest, proszę zwrócić uwagę, określić przestrzeń, w której to wszystko się rozgrywa. Jakiś taki pęd, dynamika, witalność, to są wszystko cechy jej sztuki, uproszczenia w sposobie kształtowania. Więc tutaj ta sztuka polska, w której z jednej strony, proszę zwrócić uwagę, łączymy różne elementy. Mamy tą przetworzoną, fantazyjną ludowość. Z drugiej strony mamy geometryzację, uproszczenia, czyli związki z kierunkiem kubizmu, ale to wszystko jest jeszcze ubarwione tym niezwykłym humorem, wyobraźnią, takim dystansem do przedstawianych scen, bo proszę zwrócić uwagę na tego pijanego niedźwiedzia białego, który ciągnie to wszystko, prawda? Więc to absolutnie nie są polskie sceny ludowe, polskie obrzędy, a jednak i tak mamy wrażenie jakiejś swojskości, jakiejś bliskości. Cała scena bardzo silnie wypełniona postaciami, elementami, jakimiś ornamentami. Właściwie tutaj proszę zwrócić uwagę, ten horror vacui jest też charakterystyczny dla tych artystów, że nie pozostawiają pustej przestrzeni. Wygląda to wszystko, jakby było wyhaftowane, ponaszywane kolejnymi elementami. I Zofia Stryjeńska zachwyciła swoją twórczością i, no i chociażby taki krótki cytat. Cóż za postacie, cóż za stroje ich, co za pomysły postaci, nie można tego opisać. Trzeba zdjąć kapelusz i cicho, skromnie powiedzieć, ale tak, żeby cała Polska usłyszała. Niechże tej genialnej artystki strzeże anioł, który czuwa nad wielkością sztuki polskiej, narodowej. Więc tutaj ten element tworzenia sztuki narodowej jest podkreślany, no ale widzą Państwo, jak ta ludowość jest tutaj ukazana. I tutaj jest ten plakat, który również zdobył Grand Prix, plakat polskiej ekspozycji na wystawie w Paryżu. I tutaj też ta dziewczyna nie ma nic z polskiego stroju ludowego. Spódnica w paski, kolory, ten fiolet, który tutaj się pojawia, to absolutnie nie jest sztuka ludowa, a przecież tak Zofię Stryjeńską odbieramy. I tematyka. Czy Państwo, zresztą już dzisiaj, pan Andrzej Wajda w filmie pokazywał te sceny. Spotkania przy studni, zatruta studnia u Jacka Malczewskiego, sceny z Brzeziny. Tylko ten motyw, który pojawia się u Malczewskiego, pojawia się u Wajdy, ma zupełnie inny kontekst niż ten, który pojawia się u Zofii Stryjeńskiej. Tutaj mamy sielankową, rodzajową scenę schadzki młodych osób, gdzieś stylizowane to jest właśnie na taką wiejską scenę, ale gdzieś ta symbolika jakby no, jest porzucona. Zofii Stryjeńskiej nie o to chodzi. Tutaj mamy radość życia, dekoracyjność, zabawę, żywioł, jakby inne zupełnie elementy dotyczące tego samego tematu. No, a tak to przedstawiał Jacek Malczewski w swoich cyklach. Ale to też jest charakterystyczne. Proszę zwrócić uwagę, że Zofia Stryjeńska wielokrotnie wraca do pewnych tematów. Te spotkania przy studni, podobnie jak Jacek Malczewski, wiele obrazów o tej tematyce stworzył, ale również Andrzej Wajda te spotkania przy studni wykorzystuje jako temat, który możemy w różny sposób interpretować. I tutaj jeszcze kolejne przedstawienia Zofii Stryjeńskiej. Więc ta jej wyobraźnia w tworzeniu scen wiejskich, w budowaniu kostiumów, budowania całej dynamiki przedstawienia. No tutaj widzą Państwo zestawione to z kadrem oczywiście z Wesela. Ta ludowość w sztuce XX wieku jest nieustannym źródłem inspiracji i Zofia Stryjeńska maluje zarówno sceny rodzajowe, jak i całą tekę stroje polskie, jak i całą tekę
tańce polskie, tańce ludowe, więc to jakby cały czas przewija się w jej twórczości. Ja tutaj właśnie chciałam Państwu zaakcentować jej twórczość w kontekście właśnie tej sztuki ludowej, która pojawiała się w XIX wieku, pojawia się w XX i jakby teraz, w XXI też wraca jako pewna moda na folklor, new folk chociażby. Ale też takie zestawienia. Katr z filmu Samson i również Zofia Stryjeńska ze swoim cyklem przedstawień Żydów. Więc widzą Państwo, jak te inspiracje, jak pewne podobne motywy są żywe w kulturze i wydawałoby się, że odnajdziemy je tylko wśród twórców XIX-wiecznych, ale jakby malarze XX-wieczni również do nich się odwołują. Temat matki z dzieckiem, Madonny w wykonaniu Zofii Stryjeńskiej. Tutaj mamy Andrzeja Wajdę z Wesela i ta ludowość. I wielu innych malarzy, którzy również bardzo chętnie podejmują temat Marii z Dzieciątkiem, Madonny, upraszczając, malując to w taki naiwny sposób. I jednym z takich malarzy związanych z rytmem jest Władysław Roguski. I jego Madonny przybierają takie formy. Kolejny artysta, nazywany z kolei królem polskiej rzeźby dekoracyjnej, w przeciwieństwie do Zofii Stryjeńskiej, która była księżniczką, to jest Jan Szczepkowski, artysta, który był kolejnym pragnącym stworzyć polski styl narodowy, tym razem w rzeźbie dekoracyjnej. I proszę popatrzeć, tutaj jest fragment jego kapliczki z 1925 roku, która była wyposażeniem pawilonu polskiego, która również zdobyła nagrodę. I jaka jest z kolei propozycja tego artysty na ten styl narodowy? Sztuka ludowa tutaj również się pojawia w charakterze takich zaciosów, takiego opracowania materiału, który sugeruje nam snycerską, rzemieślniczą pracę, jakby odwołanie się do tych elementów. Rytmizacja. Proszę popatrzeć, ten rytm widzimy w tych formach, ale widzimy bardzo dużo tych powtarzających się elementów ornamentalnych w włosach aniołów, w skrzydłach. Natomiast cała kompozycja oparta jest jednak na nieco innych elementach, czyli na geometryzacji. Więc widzimy, że Szczepkowski z jednej strony sztuka ludowa, snycerstwo, z drugiej strony kubizm i geometryczne formy, w które wpisuje swoją kompozycję, bo tutaj kompozycja wpisana jest z jednej strony w trójkąt, te główne postacie figuralne, Maria z Dzieciątkiem i anioły, cała rzeźba ma formę kwadratu, ale tutaj jeszcze te nimby, które wieńczą scenę. Proszę zwrócić uwagę, że Szczepkowski właściwie wszystko rozbija, ale jednak nie zatraca czytelności sceny, ponieważ twarze, ręce i stopy pozostają niepocięte na te pryzmatyczne formy. To zostaje w całości. Więc z jednej strony z tego abstrakcyjnego tła wyłania nam się ciało z takim anatomicznie poprawnym sposobem przedstawienia, ale z drugiej strony ta forma, ta konstrukcja pozbawiona jest głębi przestrzeni, pozbawiona jest naturalizmu, jest zbudowana na geometrycznych przedstawieniach. Kolejna cecha, myślę, że charakterystyczna dla tych nurtów, to jest ten horror vacui. Wszystko jest bardzo szczelnie wypełnione ornamentami, figurami geometrycznymi, formami, ornamentami i rozbijane na małe, takie pryzmatyczne formy. Jeżeli chodzi o technikę wykonania, rzeźba w sośnie, sośninie, co dodatkowo jest podkreślane jako właśnie taki swojski element, swojski materiał. Czy tutaj kolejny przykład rzeźby Szczepkowskiego, ale co ciekawe, on
te swoje zaciosy, tą szczepkowszczyznę, jak to bywa nazywane, przenosi również na rzeźby wykonane w kamieniu. I tutaj wychodząc, chociażby mogą Państwo zobaczyć gmach Banku Gospodarstwa Krajowego, który ozdobiony jest jego dekoracją, jego płaskorzeźbami, czy tutaj mamy dekorację na gmachu Sejmu. Więc jakby z jednej strony formy, które wyrosły ze sztuki ludowej, które przynależą drewnie, przenoszone przez tego artystę były również na rzeźbę ornamentalną, dekoracyjną, architektoniczną. No i Ksawery Dunikowski, dzisiaj już wywoływany, artysta, proszę zwrócić uwagę, jak długo żyjący, artysta, o którym pan Andrzej Wajda zdecydował się zrobić krótki film dokumentalny, taką etiudę, gdzie sam Dunikowski się pojawia, no ale właśnie nic nie mówi, tak jak to słyszeliśmy. Ale myślę, bo chciałam takie zadać pytanie, dlaczego tych dwóch artystów, dlaczego właśnie pan Wajda zdecydował się zrobić film o Dunikowskim i o Strzemińskim, całkowicie różnych artystach, jeżeli chodzi o propozycje artystyczne, o to, co nam mieli zaoferować, to o to, co nam zaoferowali. Tak jak tutaj Państwo widzą, wypisałam kierunki, które możemy zobaczyć w twórczości Dunikowskiego. Jego twórczość jest bardzo różnorodna. Patrząc na kolejne rzeźby, właściwie trudno jest powiedzieć, że to jest ten sam artysta. Pierwsze jego prace związane z nurtem Młodej Polski, właśnie takie symboliczne, ekspresyjne. Później mamy kubizm. Za chwilę Państwo to zobaczą w rzeźbach. Powojenne pomniki łączone z socrealizmem, ale to, w jaki sposób on wyrzeźbił Stalina, absolutnie nie wpisuje się w ten nurt. To może spójrzmy już na dzieła Dunikowskiego, aby zrozumieć może również fascynację Andrzeja Wajdy. Pierwsze prace właśnie około 1900, w których Dunikowski zafascynowany jest jeszcze młodopolskim patrzeniem na świat i pragnieniem, aby dzieło sztuki było przede wszystkim wyrazicielem subiektywnych uczuć, aby osiągnąć tą głębię oddziaływania na widza przy pomocy najprostszych form. Tak jak tutaj Państwo widzą, maksymalne uproszczenia, próba zobrazowania pewnych metafizycznych treści, ale za pomocą bardzo mocnej syntezy ukazania, właśnie takiego symbolizmu, pominięcia szczegółów i no, takich dynamicznych, ekspresyjnych pus. I tutaj jeszcze jedna rzeźba właśnie z tego wczesnego okresu. Temat macierzyństwa, on powraca u Dunikowskiego wielokrotnie. To jest kolejny artysta, który w obrębie jednego tematu tworzy całe cykle przedstawień. Wraca do tych tematów, przetwarza, jakby dodaje różne wersje tego samego tematu. No i te kobiety brzemienne, które były wspominane w kontekście tego, że pan Wajda pokazał je nad morzem. W momencie, kiedy Dunikowski je wyrzeźbił, one były skandalem. On wielokrotnie wywoływał skandal. Ale tutaj z kilku powodów. Po pierwsze, temat kobiety ciężarnej był nieprzyzwoity wówczas. To nie był temat dla sztuki. A kolejna rzecz, to proszę popatrzeć, że one nie mają żadnych postumentów. One stoją na ziemi. Więc było to zerwanie z tradycją rzeźby jako takiego elementu wyniesienia. One są nieco większe niż ponadnaturalnych rozmiarów, niewiele, ale to, że pozbawione zostały postumentów, to też wpływa na pewne zaskoczenie, które zaproponował nam Dunikowski. On wielokrotnie łamie wszystkie artystyczne tabu i przekracza granice. Tutaj widzą Państwo rzeźbę Autoportret, która prezentowana jest w naszej galerii, więc zapraszam do Galerii Sztuki XX wieku. I to jest jego autoportret. No, myślę, że dosyć zaskakujący. Nie każdy z nas chciałby się tak przedstawić. Ta rzeźba pokazuje całkowitą zmianę stylistyki u Dunikowskiego. Odchodzi od form młodopolskich, takich ekspresyjnych, w kierunku kubizmu.
postać bardzo silnie zdeformowana, bardzo masywna, zbudowana z figur geometrycznych, ale również nasycona pewnymi dodatkowymi treściami. Bo proszę zwrócić uwagę, taka ta ciężka postać, ale właściwie zawieszona w powietrzu. Ona się na tej malutkiej stopie jakby nie opierała. Gdzieś te zasady ciążenia są zakłócone. Rzeźba wykonana z drewna i polichromowana. Więc znowu w pewnych partiach ta warstwa koloru wzbogaca odczytanie. I dwie twarze, które tutaj widzimy. Jedna skierowana do ziemi, tak jak te stopy, która ciągnie artystę, musi mieć osadzenie w rzeczywistości. I druga twarz, patrząca w niebo i zwieńczona koroną. Czyli może chodzi o to, że ta sztuka, że artysta staje się kapłanem, staje się królem, staje się Prometeuszem, który trzyma kryształy w dłoniach. Rzeźba wywołała skandal. Była całkowicie poza możliwościami percepcji i zrozumienia ówczesnego społeczeństwa polskiego. A tak ta rzeźba jest prezentowana w takim bardzo kontrastowym oświetleniu. To są kadry z filmu. I tutaj jeszcze te zbliżenia na podwójną twarz, na tą podwójną symbolikę autoportretu. I mija 10 lat i Dunikowski całkowicie zmienia styl. Wpisuje się teraz w nurt Art Deco. Art Deco sztuki, która jest dekoracyjna, która jest taka elegancka, piękna. I wykonuje cały szereg takich półpostaciowych przedstawień eleganckich kobiet, rzeźbo, drewno polichromowane i jeszcze takie inkrustowane oczy. Proszę zwrócić uwagę, które wprowadzają taką jakby pozaziemski charakter, ale są też nawiązaniem do rzeźb greckich. I prace powojenne. Portret Lenina. No proszę popatrzeć, jak go Dunikowski wyrzeźbił. Czy ta rzeźba wpisuje się w niewidzialność formy socrealizmu, prawda? Czy ten wódz jest do zaakceptowania, jego wizerunek, no niezwykle diaboliczny. Proszę zwrócić uwagę na formę, która wcale nie jest przezroczysta, niewidoczna, takie jakie były wymagania w stosunku do artystów wykonujących popiersia wodzów. Więc demoniczny, przerażający Lenin z zaznaczeniem sposobu wykonania tej rzeźby. Czy z kolei Stalin, który silnie zgeometryzowany, myślę, że patrząc na tą rzeźbę, przypomina się Państwu wizerunek Dunikowskiego, gdzie też w te prostokątne formy zostały wpisane ciało postaci. No tutaj było wprost, że to jakiś karzeł z wielką dłonią, ale całkowicie nieproporcjonalny i no, projekt nie został zaakceptowany, taki pomnik, a może właśnie o to chodziło Dunikowskiemu, przedstawił taki projekt pomnika Stalina, aby taki pomnik nigdy w Warszawie nie stanął. Ale kilka pomników, które Dunikowski wykonał, stanęło i to jest pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej w Olsztynie i drugi, też niesamowity pomnik, który widzimy na Górze Świętej Anny. I taka forma, bardzo uproszczona, geometryczna, architektoniczna, jedynie z pewnymi odniesieniami do historii. To jest pomnik czynu powstańczego. I tak ten film kończy się. Dunikowski wkracza na wysokie schody, przed którymi, na które patrzy, i ostatni kadr, na którym widzimy ogromną ilość kamieni, no i komentarz, że te kamienie czekają, aby mistrz je jeszcze opracował. Więc taka filmowa etiuda, krótki filmik, można go zresztą zobaczyć w internecie na temat tego artysty, została nakręcona przez Andrzeja Wajdę. I drugi film, który teraz
powstaje, czekamy na jego premierę, dotyczy zupełnie innego artysty, Władysława Strzemińskiego. Artysty, który przede wszystkim tworzył sztukę właśnie nie sztukę opartą na myśleniu, sztukę bardzo silnie przesyconą teorią. Z jednej strony był twórcą oczywiście dzieł plastycznych, ale był również twórcą bardzo ciekawej, tutaj połączenie kadrów Strzemińskiego, nauczającego właśnie w Łodzi, no i kadrów z filmu. Był twórcą kilku teorii dotyczących sztuk plastycznych, które proponują zupełnie nową, awangardową teorię powstawania dzieła sztuki i tego, czym to dzieło ma być. Zaproponował teorię unizmu, która mówiła, że dzieło sztuki ma być jednością z miejscem, w którym powstaje. Jedynie ma być delikatnie wydzielone ramami, ale ma być całkowicie autonomicznym dziełem. Oczywiście, czyli jest to oderwanie od wszelkiej historii, mitologii, nauczania. Dzieło sztuki istnieje samo dla siebie i jest wydzieloną, zamkniętą w sobie całością. Dzieło sztuki ma być jednorodne, więc rezygnujemy z wszelkich kontrastów światłocieniowych. Jedynym elementem, które buduje nam obraz, to jest faktura. I w tym wypadku wszystko jest w jednym kolorze i jedynie te obłe formy budujące nam również złudzenia optyczne, bo proszę zwrócić uwagę, że taki sposób kształtowania i nakładania farby buduje nam złudzenie optyczne takiego wyłaniania się, wychodzenia do środka obrazu. Ale samo dzieło jest zespolone, jest bardzo jednorodne. Ta kolor, forma, tło nawzajem się przenikają, dzieła są monochromatyczne, utrzymane bądź tylko w jednym kolorze, bądź w wąskiej gamie kolorystycznej. I tutaj kilka prac właśnie Władysława Strzemińskiego prezentujących tą teorię unizmu. On sam nazywał te obrazy obrazami odpoczynkowymi, ponieważ one nie wymagają od nas zaangażowania umysłowego. Jest to po prostu zestawienie powtarzających się form, powtarzających się wzorów, wypukłych elementów w jednorodnej kolorystyce całego dzieła. Podczas wojny Władysław Strzemiński stworzył całą serię kolaży, ale również rysunków, które odwoływały się do jego wcześniejszych doświadczeń. Te organiczne formy, które Państwo widzą na tych dziełach, ale jednocześnie są próbą przetłumaczenia doświadczeń wojny na język sztuki. To, z czym mierzyło się wielu artystów po wojnie. Mierzył się Wajda, mierzył się Wróblewski. Taką propozycję natomiast zaproponował Strzemiński. I kolejna rzecz, kolejna propozycja zupełnie nowatorska Władysława Strzemińskiego, która dała tytuł filmowi Andrzeja Wajdy, czyli Powidoki. Książka, którą pisał po wojnie, dotyczyła teorii widzenia. To też jest bardzo charakterystyczne, że artyści w różny sposób dzielą się z nami doświadczeniami wojny. Niektórzy właśnie uciekają w teorię, tak jak Strzemiński, i skupiają się na zasadach widzenia. Bo co to jest ten powidok, o którym on próbuje opisać? To jest obraz, który powstaje na siatkówce oka, tylko że on cały czas jakby drga, on cały czas się zmienia. Oko rejestruje kolejne obrazy i właściwie, gdzie ten obraz powstaje, obraz jako dzieło sztuki, on powstaje w naszym oku. To jest miejsce powstawania obrazów i Strzemiński w swoich obrazach, my byśmy powiedzieli, że to są obrazy abstrakcyjne, ale to absolutnie dla niego nie były obrazy abstrakcyjne. On próbował namalować to, co widzi, kiedy patrzy w słońce albo mocno zamyka oczy, tak widzimy takie mroczki. I on próbował te zmieniające się formy, te zmieniające się kształty, te mroczki
namalować na swoich obrazach. Więc nazywał to obrazami solarystycznymi, ale prawda, widzimy formę abstrakcyjną, ale to wynika, to jest próba rejestracji tego doświadczenia patrzenia w słońce, w silne źródło światła. Kolejnym takim zagadnieniem, na które chciałabym Państwu zwrócić uwagę, które jest całkowicie ponadczasowe, które funkcjonowało zawsze w sztuce i funkcjonuje nadal, to jest sztuka, która odwołuje się do fantazji, do wyobraźni, do takich elementów fantastyki, zakłócenia proporcji, gry światła i cienia, które mają potęgować nasz odbiór sztuk plastycznych. I w sztuce XX wieku takie główne kierunki, które o tym mówiły, no to był przede wszystkim surrealizm, ale przed surrealizmem był taki artysta, który nazywał, o przepraszam, no to tutaj chciałam tylko Państwu zaznaczyć taki kadr, aha, nie, tutaj chciałam zaznaczyć kilka kadrów z filmów Andrzeja Wajdy, no to już, tak, to już zaraz kończymy, które taką poetykę nam proponują, ten fantastyczny realizm, ja bym to nazwała, bo sposób ujęcia, to, co jest na pierwszym planie, to, co jest zestawione z kolejnymi elementami, te zaskakujące formy, one są realistyczne, ale przez sposób ukazania, przez światłocień, przez perspektywę nabierają zupełnie innych odniesień. I takim artystą, który zainspirował w ogóle rozwój nurtu surrealizmu, był Giorgio De Cricot, włoski artysta, którego uważa się za twórcę malarstwa metafizycznego, którym później inspirował się surrealizm. Właśnie takie propozycje artystyczne nam proponuje. Więc widzą Państwo na tych obrazach De Cricot, przepraszam, tutaj zestawiam to cały czas z kadrami z filmów Andrzeja Wajdy, opuszczone miasta, jakieś fantastyczne miejsce, fantastyczne budowle, kominy, przedziwne cienie, które te budowle lub te postaci na obrazach rzucają, ale najczęściej są to wyludnione miasta i gdzieś w tle jakaś samotna postać człowieka bądź manekin. Właściwie te obrazy przypominają nam dekoracje teatralne. I taki sposób ukazywania rzeczywistości, zakłócenia perspektywy, elementy fantastyki połączone z realnością mają za zadanie jakby pobudzić empatię, pobudzić emocje, pragnienia, mają pobudzić wyobraźnię, aby silniej po prostu przeżywać sztukę, niezależnie czy to będzie malarstwo, czy to będą sztuki plastyczne. I jeszcze kilku malarzy, o których już tutaj na tych wykładach Państwo na pewno słyszeli, ale dla Andrzeja Wajdy oni byli rzeczywiście niezwykle ważni, o których wspominał, których wspomina, z których doskonale znał. No to jest oczywiście Tadeusz Brzozowski i tutaj jego obrazy. Ta inność, proszę zwrócić uwagę, że z jednej strony rozpoznajemy kształty, rozpoznajemy postaci, ale to jest pewien sposób obrazowania, który przekracza ten tradycyjny, realistyczny sposób pokazywania rzeczywistości, który bardzo wpływa na kadry filmowe w sztuce Andrzeja Wajdy. No i oczywiście Andrzej Wróblewski. Tutaj już o nim wielokrotnie, więc ja nie będę rozwijać tematu. Chciałam Państwu tylko pokazać kilka zestawień. Obraz Andrzeja Wajdy, przepraszam, obraz Andrzeja Wróblewskiego i kadry z filmów Andrzeja Wajdy. Ten obraz, który znajduje się w naszej galerii, który można bardzo długo interpretować i tutaj pojawia się to słowo surrealistyczne, rozstrzelanie surrealistyczne, ale przecież ono jest tak bardzo realne. Przedstawia proces przechodzenia z życia do śmierci. Tracenia koloru, tracenia formy, tracenia ciała, tracenia konstrukcji, tracenia również cienia. No i tutaj też
było to wspominane, film Wszystko na sprzedaż, w którym zafunkcjonowały obrazy Andrzeja Wróblewskiego jako tło będące na wystawie. I tutaj przez chwilę padło pytanie o inspirację, oczywiście sztuką zagraniczną, sztuką europejską. Możemy odnajdywać te inspiracje. I amerykański malarz Edward Hopper, jego kadry, jego ukazywanie samotności człowieka, jego sceny na pozór bardzo zwyczajne, w których nic się nie dzieje, ale widzimy to zatrzymanie tego człowieka, który jest niezwykle samotny, i ten sposób obrazowania do pewnych sekwencji filmowych oczywiście również zostaje wykorzystywany. I tutaj widzą Państwo obraz Hoppera i kadr z filmu Andrzeja Wajdy. Po prostu Krystyna Janda jest ubrana. Taka jest różnica. Ale jeszcze jeden kadr i jeszcze jedno nawiązanie, więc tutaj mamy dwa obrazy Hoppera, nie jeden, jakby to, co pojawiło się na plakacie tego filmu. Proszę Państwa, to jest, była taka bardzo luźna impresja na temat sztuki XX wieku, która może dostarczać różnorodne inspiracje. Ten nurt ekspresjonistyczny, budowania silnych emocji, oddziaływania na odbiór poprzez kontrasty, poprzez dynamikę, poprzez diagonalne linie, pojawił się w związku z grupą Bunt w sztuce polskiej, w tych pracach graficznych. Ale później on jakby cały czas jest kontynuowany w kolejnych nawiązaniach, w kolejnych transpozycjach i w sztukach plastycznych, i w każdych innych. Ludowość to jest kolejne niekończące się źródło inspiracji dla malarzy, sztuki, w sztuce dawnej, w sztuce współczesnej, w filmie, w teatrze. Malarstwo metafizyczne, malarstwo surrealistyczne, malarstwo fantastyczne, które pobudza, łącząc niesamowite kadry, niesamowite zestawienia, które buduje odpowiednią atmosferę. Oczywiście artyści, których w jakiś sposób wybrał Andrzej Wajda, Ksawery Dunikowski, Władysław Strzemiński, no i cała rzesza malarzy polskich tworzących w latach 40., 50., 60., związanych z grupą krakowską, z którą również bardzo silnie związany był Andrzej Wajda, którzy stanowili dla niego inspirację. Oczywiście Brzozowski, ale przede wszystkim Wróblewski i Maria Jarema i wielu, wielu innych, których obrazy mogą Państwo zobaczyć w galerii XX wieku. Ale oczywiście te inspiracje nie kończą się na sztuce polskiej, w sztuce europejskiej, ale również amerykańskiej. Możemy znajdywać źródła inspiracji, które posłużyły Andrzejowi Wajdzie, ale myślę, że one pojawiają się w naszej kulturze współczesnej w bardzo różnych kontekstach. Dziękuję bardzo.